Zapraszam Was wszystkich do wysłuchania wywiadu z aktorką Anną Samusionek na mójwywiad.pl. Witam bardzo serdecznie, Kuba Maj, mójwywiad.pl. Moim i Waszym dzisiejszym gościem jest znana i ceniona aktorka, pani Anna Samusionek, którą bardzo serdecznie witam. Ja również witam serdecznie. Pani Aniu, spotykamy się w Kielcach przy okazji koncertu żeńskiego chóru kameralnego Adventus. Wiara wspomagana modlitwą jest dla Pani jednym z najważniejszych elementów życia, prawda? No niewątpliwie. Wiara jest tym, co prostuje mój kręgosłup, co podnosi mnie z trudnych sytuacji, co dało mi radość życia i też po prostu nie wyobrażam sobie, żeby zachowywać to dla siebie, stąd moje koncerty z chórem Adventus już od kilku lat. Charytatywnie jeździmy w najróżniejsze miejsca. Dzisiaj jeszcze odwiedziliśmy dom opieki społecznej, gdzie koncert również daliśmy. Czasami koncertujemy w więzieniach, także to jest taka treść mojego życia. To są moje wolne weekendy. Rozumiem. A w jaki sposób nawiązała się współpraca Pani z chórem Adventus? Współpraca, że tak powiem, nawiązała się w sposób dosyć taki prosty i oczywisty. Jestem adwentystką dnia siódmego już od 17 lat i w pewnym momencie jedna z chórzystek zaproponowała, że fajnie by było, gdybym mogła te koncerty prowadzić i wzbogacić je właśnie o poezję, czytanie psalmów i po prostu prowadzenie tych koncertów. Mi szalenie się to spodobało i no i tak już zostało. Myślę, że to jest miłość obopólna, bo ja czuję się niesamowicie szczęśliwa, koncertując z tak fantastycznym chórem. Czuję się wzbogacona po prostu tą działalnością. Czy można stwierdzić, czy zgodziłaby się Pani ze stwierdzeniem, że wiara przewartościowała Pani życie i sprawiła, że to życie nabrało takich nowych, pozytywnych barw? No niewątpliwie tak. Znaczy sobie już nie, jakby nawet ciężko mi sobie wyobrazić siebie przed. To jest zupełnie inny koloryt i to nie jest tak, że nie ma problemów, że nie ma kłopotów, że czasami nie płaczę, natomiast ten pokój w sercu, który mam studiując Biblię, modląc się, rozmawiając z Panem Bogiem i po prostu ufając Mu, że cokolwiek się dzieje, nic się nie dzieje bez Jego wiedzy i zgody, że jeżeli jestem Mu wierna, to Jego obietnice dane w Biblii zostaną spełnione i tyle razy spełniały się już w moim życiu. Takich cudów doświadczyłam, że można by o tym opowiadać godzinami. I no to jest coś, co nawet ciężko czasem ubrać w słowa po prostu. Także i to jest ten chyba pokój, który też, o który pyta mnie wiele osób. Często pytając, czy nie wiem, czy ćwiczę jogę, co ja robię, że mam taki spokój w sobie mimo różnych zawirowań życiowych. No ale to jest właśnie to jest zaufanie do Pana Boga. Należy Pani do Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego. To tutaj Pani odnalazła relację z Jezusem. Chciałbym zapytać, w jaki sposób Pani odkryła tą religię? Po prostu pewien człowiek mi jakby pokazał ten kościół. Myślę, że to jakby nie tyle miało znaczenie, że ten kościół, tylko to wynikało z moich gdzieś poszukiwań właśnie takiej bezpośredniej relacji z Panem Bogiem. I w tym kościele akurat to odnalazłam i to było to, co było najważniejsze dla mnie. Aczkolwiek to nie było tak, że od początku było tak samo, że ta wiara i gdzieś dojrzewa. To jest cały czas proces, to jest jakaś droga, którą przebywam. Tylko, że to jest o tyle cudowne, że z każdym rokiem jest lepiej, a nie gorzej. Nie czuję stagnacji, tylko cały czas jakiś pewien rodzaj wzrastania i takiej coraz większej miłości. To tak rzeczywiście można porównać, zresztą Jezus też porównuje relacje swoje i Kościoła jak do małżeństwa i do oblubienicy. Coś w tym jest, że to jest jak takie dobre małżeństwo, które dojrzewa w swojej miłości, które się cały czas wspiera, że już nie wyobrażamy sobie życia bez tej drugiej osoby i tak jest w moim przypadku. Jest Pani osobą, która lubi działać na rzecz drugiego człowieka, biorąc udział w różnego rodzaju akcjach, często charytatywnych. Jednym z takich projektów, można to nazwać projektem, są warsztaty dla kobiet Jestem Emocją. Znaczy tak, warsztaty Jestem Emocją to w zasadzie jest tylko jakiś element. Czasem je robię charytatywnie, czasem nie, czasem za pieniądze, natomiast no przede wszystkim właśnie chyba taka działalność tutaj z chórem, wyjazdów, prowadzenia koncertów na rzecz osób potrzebujących pomocy. To jest chyba taki najsilniejszy element, ten charytatywny. Oczywiście warsztaty Jestem Emocją też tam, gdzie jest potrzeba, robię właśnie jakby przekazując swoją wiedzę na temat tego, jak po prostu radzić sobie z przeciwnościami życia i
nie dać się negatywnym emocjom złamać po prostu. Ale to ma wiele kolorów i powiem tak, nie czuję potrzeby chwalenia się swoją działalnością charytatywną, bo też nie mam takiego do końca poczucia, że to jest działalność charytatywna, bo ja mam wrażenie, że więcej ja czerpię z tego siły, radości, nawet niż daję komuś czegokolwiek, także to działa w dwie strony. Zmieniając teraz troszkę temat, chciałbym zapytać Panią, czy aktorstwo to było Pani pierwsze marzenie? No nie, zdecydowanie nie. Najpierw chciałam być weterynarzem, potem lekarzem, zresztą z taką perspektywą i z takimi planami szłam do liceum o profilu biologiczno-chemicznym. To gdzieś dopiero w połowie liceum stopniowo zaczęłam odkrywać swoje prawdziwe powołanie i uświadomiłam sobie, że jak myślałam o sobie jako lekarzu, to jako bardzo sławnym lekarzu, który występuje w telewizji. Aczkolwiek podejrzewam, że mogłabym być nie najgorszym lekarzem. Chciałam być chirurgiem, natomiast no, w pewnym momencie gdzieś też może nakłoniona przez kogoś, przez to, że robiliśmy dużo rzeczy takich artystycznych w liceum, jakichś przedstawień. Ktoś w końcu gdzieś zasugerował, że może bym spróbowała, że dyrektor Olsztyńskiego Teatru, wicedyrektor Andrzej Fabisiek przygotowywał kiedyś kogoś, że mogłabym spróbować z nim porozmawiać. Powiem szczerze, nawet nie wiem skąd się wzięła we mnie ta odwaga, zupełnie bez żadnego zaplecza, żadnych tak zwanych pleców z niedużego miasta Olsztyn. Po prostu w pewnym momencie wiedziałam, że to jest to i tylko to i wiedziałam, że muszę tam być. No jakoś się udało na szczęście za pierwszym razem, bo nie wiem, czy próbowałabym jeszcze raz zdawać do szkoły teatralnej, ale się udało. Co lub kto zainspirował Panią do tego, aby zostać aktorką? Ja nie wiem, czy ktoś, czy to jest jedna osoba. Myślę przede wszystkim to jak ja żartuję na swój temat, za dużo światów się we mnie dzieje i gdzieś w pewnym momencie sobie uświadomiłam, że właśnie aktorstwo jest takim zawodem, taką profesją, gdzie mam szansę te światy jakoś wszystkie uzewnętrznić, zrealizować i czuję się po prostu spełniona w tym. Także to bardziej chyba była jakaś wewnętrzna potrzeba kreowania jakiejś rzeczywistości, używania swojej wyobraźni, którą mam dość bujną i to było bardziej to. Natomiast tak jak powiedziałam, były jakieś osoby, które gdzieś ośmielały mnie, bo jakoś nigdy nie wydawało mi się, że jestem wystarczająco dobra, wystarczająco ładna, czy wystarczająco utalentowana, żeby tego spróbować, ale w pewnym momencie po prostu postawiłam wszystko na jedną kartę i okazało się, że słusznie. Ilona Zdybicka, postać, którą Pani gra w serialu na Wspólnej, przeszła niezwykłą drogę, którą można by spokojnie obdzielić kilka osób. Za co Pani najbardziej polubiła swoją bohaterkę? A za co ja polubiłam Ilonę? Chyba przede wszystkim za to, że jest taką dynamiczną właśnie postacią. Wydawało mi się, że wiele osób może jej nie lubić, ale kiedy rozmawiałam z fankami serialu, nagle się okazało, że wiele kobiet podziwiało Ilonę nawet wtedy, kiedy była taka bardzo zła, ale właśnie za to, że jest taką kobietą dążącą do tego, co do swojego celu wyznaczonego, a trochę chyba nam w życiu brakuje takiej pewności siebie w większości kobiet. Raczej się poświęcamy niż idziemy po swoje. Za co lubię? Za to, że potrafi się przyznać do błędu, za to, że po prostu właśnie potrafi się zmienić i jakąś tą metamorfozę przechodzi. Chyba to jakaś taka wewnętrzna jej siła. To jest to, co najbardziej w niej lubię. Można stwierdzić na przykładzie Ilony, że lubi Pani grać osoby charyzmatyczne o niejednoznacznych intencjach? Znaczy tak, na pewno zawsze lubiłam grać postaci mocne bardzo. W szkole teatralnej jeszcze nie wiedziałam, co to znaczy, jak jedna z pań profesor powiedziała, kiedy wzięłam jakiś taki dosyć specyficzny tekst, ona powiedziała, że dobrze i wbrew warunkom. Ja nie wiedziałam, co to znaczy wbrew warunkom, bo jakby siebie jeszcze nie widziałam, bo nie oglądałam siebie na ekranie, nie robiło się tak dużo zdjęć jak w tej chwili, non-stop selfie i tak dalej. Rzeczywiście potem dopiero zdarzenie takiej gładkiej twarzy młodej blondyneczki z trudnymi tekstami było dziwne. Teraz mam wrażenie, że jakoś to się wszystko scala lepiej i do siebie pasuje z wiekiem, natomiast zawsze ciągnęło mnie do mocnych tekstów, dynamicznych tekstów. Nigdy nie marzyłam o Julii z Roma i Julii, natomiast marzyłam o Lady Macbeth, więc to może charakteryzuje troszeczkę te moje gdzieś wewnętrzne potrzeby i być może reżyserzy, scenarzyści gdzieś to czują i tak rzeczywiście obsadzają. Czy jest rola, którą darzy Pani szczególnym sentymentem? No nie ukrywam, że mój debiut filmowy u Łukasza Wylężałka w Darmozjadzie Polski, Zosia. Nawet niedawno, jakiś czas temu oglądałam fragmenty tego filmu i zastanawiałam się, jejku, to niemożliwe, że ja tak zagrałam w ogóle. To było jakieś szaleństwo kompletne. Może dlatego, że też dostałam nagrodę na festiwalu w Gdyni za ten film, ale to była niesamowita przygoda i takie otwarcie rzeczywiście na szerszy świat filmowy i wspominam dotąd to z dużym sentymentem. Wystąpiła
Była pani również w filmie Jerzego Sztura Tydzień z życia mężczyzny. Jak pani wspomina pracę nad tym filmem? To było niezwykle emocjonujące. No też z tego względu, że granie z aktorem, który jest jednocześnie reżyserem, jest dosyć trudne, bo po prostu nigdy nie widziałam, czy patrzy na mnie jako postać, czy patrzy w tej chwili na mnie jako reżyser i ocenia to, co robię. Pamiętam też, że dużo kosztowało mnie zagranie sceny pod prysznicem w saunie. Wtedy jeszcze piłam alkohol i pamiętam, że przyszłam do domu i po prostu wypiłam pół butelki wina, że po prostu się lekko zamroczyłam, bo to były takie emocje. Nie no, to jest niezwykle charyzmatyczny aktor, człowiek. Też niezwykłą rzecz zrobił, która nie zdarzyła mi się nigdy więcej, bo po filmie dostałam list z podziękowaniem. Czegoś takiego nie przeżyłam nigdy wcześniej, nigdy potem z żadnym reżyserem. Może dlatego też, że też jest aktorem i potrafi po prostu to inaczej docenić i też zrozumieć to, co my przeżywamy gdzieś. Także to było wielkie przeżycie i z chęcią bym się jeszcze kiedyś spotkała na planie. W serialu Plebania zagrała pani żonę słynnego Janusza Tracza. Postać ta właściwie odnalazła w internecie swoje nowe życie. Jak wspomina pani pracę nad serialem Plebania? To jak się grało? No to zapewne to był zupełnie inny typ produkcji niż w tej chwili się robi. Troszkę więcej czasu mieliśmy na to wszystko. Bardziej pieczołowicie się podchodziło do wielu rzeczy. Pamiętam, że wiele osób mi współczuło. Gdzieś tam osobiście jakieś panie mnie zaczepiały, bo ten Tracz taki niedobry dla pani i tak dalej. Więc to było takie bardzo sympatyczne. I szczególnie się śmieję, że trudno było grać takie negatywne emocje, bo Darek jest cudownym człowiekiem, ciepłym, mówię o Darku, który grał właśnie tą negatywną postać Tracza. I więc to takie specyficzne zdarzenie, jak rzeczywistość nie miała się nic do tej ekranowej rzeczywistości. Także nie no, bardzo to miło wspominam i ten serial dawał mi niezwykłą popularność, nie wiem, nawet będąc na Dominikanie rozdawałam autografy Polonii naszej, która akurat też tam była. Także to sympatyczne przeżycie było. Pani Aniu, czego mógłbym życzyć pani na przyszłość? Przede wszystkim tego, żebym nie straciła tej radości życia i zaufania do Boga, którą mam dzisiaj. No i chyba przede wszystkim dobrych ról filmowych takich na dużym ekranie. Z dużą dozą emocji i jakiegoś takiego fajnego przekazu dla ludzi. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Moim i waszym gościem była aktorka Anna Samusionek. Bardzo serdecznie dziękuję pani za rozmowę. Ja również dziękuję, pozdrawiam. Dziękuję wszystkim za wysłuchanie wywiadu z aktorką Anną Samusionek na mójwywiad.pl i bardzo, bardzo gorąco zachęcam was w letnie dni do odwiedzania strony mójwywiad.pl. Polecam, Kuba Maj.